Halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Final Fantasy XVI. No i dzisiaj po raz kolejny w dodatek Echa Upadłych. Tym razem musimy dotrzeć do Iglicy Mędrców, które to znajdują się na północy, tak zwany Półmrok Mamy. I w sumie jest możliwość szybkiej podróży, więc od razu chodźmy. Będzie o wiele prędzej. I czy Iglica Mędrców jest jeszcze dalej? Nie no, raczej wątpię. To była droga na zupełnie nowe tereny. Więc raczej musimy się wycofać i... nie wiem, szukać jakichś nowości, które nam twórcy zagwarantowali. No wcześniej żadnych iglic w sumie nie widziałem. Raczej powinny być one dosyć prosto widoczne. Na całym horyzoncie powinny się unosić. I rzeczywiście coś mamy niby? Are those goblins? What are they doing in the Deadlands? Look what they're carrying. I don't recall ever hearing of goblins using fallen relics as weapons. Well, they certainly are welcoming gifts. Clive, remember where we are. No magic, right? A no właśnie, nie możemy wykorzystywać w ogóle magii, tak? Spróbujmy, rzeczywiście nie da rady. Więc tylko zwyczajne ataki. Ciekawe, czy dałoby radę ulta odpalić w takim razie. Zaraz spróbuję. Jest opcja, nie, też nie da rady. Więc walka raczej nie będzie aż taka super dynamiczna. Tylko zwyczajne ataki w sumie chyba tyle. Mogę jeszcze czasami jakoś zdaszować, jakie tam jeszcze są bonusy interesujące. Raczej szybki pojedynek. I po robocie. A co te gobliny to robiły? Let's hope that was the last of them. Indeed. I'd almost forgotten what it was like to have to rely on steel alone. Clive? Jill? You may want to see this. What? Okej, kiedyś pamiętam, że widziałem to przejście, ale chyba było zablokowane. It was open when I found it. Someone was in a hurry. Three guesses as to who. Then this must be their way into the tower. There's only one way to find out. No właśnie, ta wieża jest jeszcze o wiele dalej w sumie. Właśnie się rozglądałem wcześniej, ale nic nie było widoczne. Dobra, w każdym razie zupełnie nowa lokacja, proszę bardzo. Tego w podstawce jeszcze nie było. Iglica Mędrców, dobra, ruszamy. Przynajmniej rozpoczniemy. Czasami graficznie te architektury naprawdę się zjawiskowo prezentują jeszcze w najlepszej jakości pod natywne 4K, to już naprawdę. It seems somebody's woken this place up. The question is who? Well, I can tell you who it wasn't. Unauthorized biometrics detected. Someone's here. Initializing security scan.
Safety protocols disengaged. I don't think that was someone, Clive. I think it was the tower. Either way, it doesn't sound like we're welcome. Keep your guard up. No dobra, muszę przyznać, że to jedna z najpiękniej wyglądających lokacji w całej grze. Patrzcie, jaka architektura starodawna. Jakieś konstrukcje gotyckie z marmurów. Intruder alert. Intruder alert. Hey. The powers have returned. You? What's it? There's ether here. An abundance of it. Dobra, lepsze umiejętności zostawię sobie na trochę później może. Mam jeszcze kilka trochę mocniejszych, jak będzie boss powiedzmy. Dobra, proste walki. Jak dalej jeszcze się mam przedostawać? Chyba przez wrota. Ale co za przepiękne widoki, patrzcie tylko. W przepaść. Niesamowita lokacja. Sobie pamiętam, że za podstawki rozgrywałem jeszcze w innej rozdzielczości, jeżeli chodzi o grafikę, tam jakieś różne tryby były. Chyba, że 1080p czy tam ile, postawione na 60 fps, natomiast jakoś lepiej to wygląda o wiele jednak w 4K moim zdaniem. Można podziwiać te wszystkie widoki. No może rozgrywka nie jest aż taka super dynamiczne jak przy 60 fpsach, ale jednak eksploracja świata nie wiem. Ciekawe, jeśli moim zdaniem prezentuje. Naprawdę nie zwracałem wcześniej uwagi na grafikę, a ładnie to jednak wygląda w tym trybie. I słychać gobliny. Płomień serca. Niektórzy przeciwnicy rzucają zaklęcie płomień serca, aby przyzwać magiczną sferę chroniącą pobliskiego sojusznika poprzez zadawanie obrażeń każdemu, kto wejdzie w nią w kontakt. Wrogów chroniących płomieniem serca można rozpoznać po ikonie szóstki, czy też jakiegoś domku? Wyświetlanej nad ich głowami. Sferę można rozproszyć atakując ją, ale pamiętaj, że Clive atakujący sferę ciosami wręcz odniesie obrażenia. Więc zalecane jest użycie zaklęć dystansowych. More goblins. So now we know where they got their weapons. How long have they been hiding here? A jeżeli bym maga załatwił na samym wstępie, to bariera zniknie, czy jak? Dalej jest niestety jakoś inaczej. Muszę sobie radzić na przykład przy pomocy specjalnej umiejętności. Już jest po robocie. Ten skill jednak całkiem nieźle morduje. No jeszcze się wszyscy zgromadzili. O! Co to za wróg? Wielka kula, niczym z Elden Ring, pamiętam, była. No i w sumie jak już leży, to bym ulta odpalił. To wtedy lepsze obrażenia o wiele wchodzą. No i to są fajne kombosy. Nie
Dobra, nareszcie. Większy wróg. Ale pytanie, jak dalej? Chyba przez świecące się przejść, jest to, co rozumiem. Dusk crystals everywhere. Well, that's one mystery solved. But there's no mother crystal. Yet. We still have plenty of tower to explore. Kolejne, mamy jeszcze jakieś niebieskie przejście, ale nie da rady niestety już więcej odblokować. Nie, to zwyczajnie na ścianach się czasami nawet znajdują. Czyli główna misja wiedzie przez korytarz. O, znowu tamtych mamy. I know that voice. Come on. A tędy? Look who it is. Systems engaged. Initiating sterilization lockdown. What the hell is it talking about, Joshua? Good things, lads. Good things. Epicki stwór! Sigma tak zwane. No, życie ma całkiem sporo, muszę przyznać. Jakie ataki, kurde. Staramy się go przebić, wtedy bym ulta odpalił finalnie. O, perfekcyjny dodge, proszę bardzo. No i teraz ulti będzie najlepiej wchodziło. No ale walka jednak trochę potrwa, nawet połowy życia nie wykonałem.
No ale będę musiał go przebić tak przynajmniej dwa razy, albo trzy nawet łącznie. Zobaczymy. Zaraz, ja w ogóle już prawie nie żyję, czy mi się zdaje? Chwilę, moment. To jest niedobra sprawa, ja nawet nie zwróciłem uwagi. Z kim ja się w ogóle pojedynkuję? Ja tą rozgrywkę trochę mocno zawaliłem. Myślę, że mam trochę więcej zdrowia. Znaczy, trzeba bardziej w te uniki wchodzić jednak. No dobra, zaraz go przebijemy, okej. Okay. Może jeszcze coś z tego wyjdzie, ale będzie blisko. W ogóle nie zwracałem uwagi na zdrowie, myślałem, że mam go o wiele więcej. No jakoś tam jeszcze regenerujemy. Jeszcze ulti bym to odpalił, najmocniejsze, come on. Już jesteśmy blisko zakończenia, naprawdę, ale nie mam leczeń. Znowu ulti. Dobra, załatwione, ale kurde, no zapomniałem jak się steruje dokładnie, nie przypominam sobie, że poziom trudności był aż taki wysoki, ale jednak po pół roku przerwy, no to sprawa jest trudniejsza niż sądziłem. Jednak jesteśmy chyba w late game'ie, cięższe wyzwania, ale daliśmy radę. Security Sentinel 503, offline. Initiating emergency call relocation protocol. If I didn't know better, I'd say that was the heart of a mother crystal. I knew that fallen thing was no match for you. Allow me to apologize for earlier. That was, ill played. All born of a misunderstanding, though. Can we start again? We don't need your apologies. We need answers. And you're going to give them to us. I suppose you'll be wanting to know about the tower, then. As you've probably guessed, this isn't the first time we've been here. Fact is, my people have been coming to this place for centuries. Have they now? To these ruins in particular? Aye, well, they, talked to us, told us what this lot was all for.
And what is it for? Well, believe it or not, the Fallen were actually using this place to make their own, mother crystal. Though, despite years of searching, all we ever found was shards. Then, Harpocrates was right. It would seem that the Fallen did indeed acquire the gods' ability to craft crystals. I wouldn't go that far. The shards aren't exactly divine. They're not even what you'd call decent. But they're better than nothing, and nothing is what our people had before we found them. So we've been coming here ever since. But these dusk crystals have only recently appeared on the black market. What made you decide to start selling them? The skies. Once they went dark, the crystals started growing back, till there were more than you could count. And with the mothers all cracked, anyone with anything that could muster so much as a spark had people queuing up to take their coin. Yes, at a cost to us all. Quality apart, these crystals are no different from the ones the world has been using since the dawn of time. And it cannot continue. No, it cannot. While this is clearly none of Ultima's doing, there can be little doubt but that it serves his cause. Then our path is clear. So let's do what must be done. Wait, you lot aren't thinking what I think you're thinking, are you? Oh, I think there's a good chance we are. What about the tower's defenses? That thing you just fought, it won't be the last one. And the further you climb, the worse they'll get. How about we head back to Martha's before someone gets hurt, eh? That is sound advice, which I suggest you take before someone gets hurt. No dobra, ale jeszcze mogę porozmawiać. Are you sure you don't want to think this over? We could talk about it outside, where it's safe. I've never seen anything like that in here before. I swear. I told the chief we should go home. I told him. To think the Fallen built all this. The knowledge they must have needed. Knowledge now lost. To znaczy, w sumie chciałbym się jakkolwiek wycofać, ponieważ wszystkie leczenia dosłownie zmarnowałem w pierwszej walce. Co jest jednak dosyć słabą kwestią. Mam nadzieję, że będzie możliwość jakiejkolwiek teleportacji. A nie, że od razu będę musiał wygrywać ze wszystkimi bossami po kolei. To było jednak całkiem ciężkie. No zobaczymy, jak tam będzie. This is like every other fallen ruin. Then there'll be a lift. Dobra, mamy przejście wyżej? Tak jest. To mają być jakieś piętra, tak? Dopiero dolny poziom. Zobaczmy, czy ja mogę jakąś mapę otworzyć albo coś w tym stylu mapa. Zobaczmy, jak to wygląda. No, mało co widać. Niestety. No dobra, postarajmy się jeszcze zrobić jakiekolwiek postępy. Czy to od razu będzie kolejny pojedynek? Jakiś save by się przydał, nie wiem. Any idea what those are? They seem to be containers of some sort. Or perhaps... cages. Like some sort of twisted menagerie. But why here? Przez chwilę myślałem, że to może coś kosmici, nie wiem. Albo przeciwnicy
zamrożeni. Ta sztuczna inteligencja, czy tam wieża, zaraz ich wszystkich uwolni, ona tam zarządza. How many of these things are there? Contaminant detected. Releasing subjects Alpha to Epsilon. Wait, he's still alive. But this tower is more than 50 centuries old. Lepsze umiejętności to sobie zostawię. A trochę później, jeszcze latający przeciwnicy. Jak się na nich skupić? No to ma być obrona wielkiej wieży zapewne, z tego co rozumiem. Albo jeszcze jakieś materiały po drodze bym zdobył, jakieś leczenia, to żeby się mocno przydały. That device. It glows just like the doors. Development log entry 680925. Mitogenic reactor trial successful. 23 units of grade 3C crystal produced. Moving forward, all seeds fabricated from inorganic material are to be replaced with lab-grown organic specimens. Organic specimens? So they were turning living creatures into crystals. No dobra, jeszcze dałoby radę tędy przejść. To znowu materiały, mikstura leczenia kolejna. No całe szczęście są one jednak całkiem częste. Gra jakkolwiek chyba ich wychwytuje, że mi powoli zaczyna brakować. I kolejne starcia, tak jest. Tym razem trochę trudniejsi wrogowie, to od razu odpalamy mocniejsze umiejętności. Grisowy gryf. A w sumie dałoby radę od razu ulta odpalić, niech będzie. Będę sobie od razu kolejne stakował powoli. Jeszcze trzymaj tornado. To tornado czasami tak buguje rozgrywkę, tam mamy tych latających koleś, ciężko ich trafić. I tam mamy się dostać, to jest jedna opcja do jakiegoś ołtarza, chyba tak. Zobaczmy. Jeszcze ten, którego trzeba na odległość atakować.
Jeszcze jakieś dinozaury, a może ulta bym odpalił, niech będzie. Trzymajcie wszystko co najlepsze. To kolejne ulti bardzo szybko się stakują, już zapomniałem o tym. No i kolejny level. I kolejny boss. To jest raczej walka z jakimś mini-bossem, z tego co widzę. Nawet nie ma charakterystycznego znacznika na górze ekranu, jak to zazwyczaj wygląda przy walkach z bossami. Ale też należy mocno uważać. Nie mam aż tak dużo leczenia. Przybite. Jeszcze ulti, najmocniejsza umiejętność na dokładkę, ale dopiero jesteśmy w połowie. I znowu go przebijemy. Kurde, całkiem szybko wyszło całe combo. Dobra, za pomocą ulta znowu go przebiłem całkiem prędko. I w zasadzie po robocie. Już zwyczajne ataki powinny wystarczyć chyba. Wróg załatwiony, tak jest. No dobra, powoli przypominam sobie sterowanie. And that makes two. Yes. But of how many? That depends on how determined they were to conceal their activities. I pytanie, gdzie mam się dalej dostawać? Tędy? A, to jest chyba winda na wyższy region, tak mi się wydaje. Tak, to już będzie trzeci. If the tower is in control, why not simply disable the lift? What are you suggesting, Joshua? That it's hurting us. Całkiem możliwe. There's an entire fleet. I wonder if any are still capable of flight. Mid will want to see this. Dobra, więc w tym miejscu zakończę jednak dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy całkiem duże postępy, więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.